Witam Was, drodzy przyjaciele. Nazywam się Artur Ceroński. I chciałbym rozpocząć dzisiaj pewien cykl nauczań związanych z małżeństwem i rodziną. Chciałbym w tym cyklu nauczań zawrzeć wszystko to, co zostało złożone w moim duchu przez Boga w temacie małżeństwa i rodziny. Ja to sobie podzieliłem na takie różne tematy. One gdzieś we mnie krążą i układają się przez cały czas, więc tak naprawdę ten cykl nauczań będzie też ściśle związany z tym, jak ja będę, jaka będzie moja gotowość na przekazywanie tych rzeczy. Mówił będę o sprawach, które są moim zdaniem bardzo zaniedbane. Będę poruszał tematy, które są bardzo zaniedbane w Kościele. Będę też dotykał bardzo kontrowersyjnych sfer, które tak naprawdę są pewnego rodzaju tematami tabu. Chciałbym, żeby te nauczania, one uwolniły kolejne masy ludzi do tego, aby mogli być szczęśliwymi mężami, żonami, ojcami, matkami. Chciałbym, żeby te nauczania przyniosły wolność. Przyniosły wolność i przyniosły moc. Taki będzie cel tych nauczeń. Ci z Was, którzy zdecydujecie się przyjąć to słowo jako Boże Słowo, skorzystacie na tym i staniecie się ludźmi, którzy pójdą krok dalej. Ja dzisiaj chcę jakby zrobić taki tylko wstęp. I chcę pokazać, czym jest małżeństwo i rodzina, a też czym nie jest. W takich bardzo krótkich skrótach myślowych. Ja w ogóle zachęcam Was do tego, żebyście o tym sobie myśleli, żebyście to rozważali. I bardzo Was proszę, kochani, żebyście nie pozostawali przy swoich stereotypowych tokach myślowych, które zostały zainfekowane religią i humanizmem. Bo religia i humanizm, one wprowadzają w temat małżeństwa i rodziny taki zamęt i taką manipulację, że to się w głowie nie mieści. Więc doszukujcie się w tym, co mówię, życia. Ja jestem mężem i ojcem. Jestem człowiekiem, który odnalazł prawdę na temat małżeństwa i rodziny i zastosowałem ją w swoim życiu. Wiecie, w najbliższy piątek mija 16 lat, kiedy jesteśmy z moją żoną małżeństwem, a wcześniej byliśmy ze sobą też wiele lat, kiedy byliśmy jeszcze nienawróconymi ludźmi. Także znamy się bardzo, bardzo długo i też nasze doświadczenie, ono daje nam bardzo silny obraz, czym jest prawdziwe małżeństwo i prawdziwa rodzina. My odnosimy sukcesy w naszym małżeństwie i w naszej rodzinie. To nie oznacza, że my się nie uczymy i nie odnosiliśmy różnych jakichś porażek. Odnosiliśmy te porażki, ale właśnie dlatego, że szukaliśmy tej prawdziwej formuły małżeństwa i rodziny, dlatego doszliśmy do tego miejsca, w którym jesteśmy i możemy o tym nauczać z pełną odpowiedzialnością, bo mamy na to dowody z własnego życia. A więc ja Wam nie będę tylko tutaj przytaczał jakichś fragmentów z Pisma Świętego, i mówił, jak być powinno.
tylko ja będę do Was mówił o rzeczach, które ja przeżywam i które przynoszą mi sukces. A to, co jest dobre dla mnie, dobre jest dla Ciebie, bo ja jestem takim samym człowiekiem jak Ty. Jeżeli jesteś narodzony z Bożego Ducha, wypełniony Duchem Świętym, jesteśmy takimi samymi ludźmi. Jeżeli ja coś mogę, no to Ty też coś możesz. Czyli będę Wam pokazywał małżeństwo z tej bardzo takiej praktycznej, codziennej strony. Również rodzinę Wam będę tak pokazywał. Ale spróbujmy zacząć, jakby zrobić pierwszy ruch. Małżeństwo, kochani, to jest związek mężczyzny i kobiety zatwierdzony prawnie i społecznie. Więc będziemy mówili o Bożym standardzie małżeństwa. To jest jeden mężczyzna i jedna kobieta. Wszystko tak naprawdę, co wykracza poza ten system, jest albo z gruntu patologiczne, albo zawiera w sobie jakąś formę niedoskonałości. Tak na przykład małżeństwa homoseksualne są stricte patologiczne. Czyli małżeństwem nie jest związek dwojga ludzi tej samej płci. Ja mówię na pół, tak naprawdę za chwileczkę do tego dojdę, bo mówimy o pułapie Bożego standardu przeniesionego na ziemię. Nie znajdziemy też doskonałości, jeżeli chodzi o małżeństwa, gdzie jest jeden mąż i kilka żon, bo tak jest w pewnych kulturach, i jedna żona i kilku mężów, bo takie miejsca też na świecie są. To nie będziemy o tym mówić w ogóle, nie będziemy dotykać, będziemy ich dotykać gdzieś tam w trakcie tych tematów, ale mówimy o takim, będziemy mówić o tym, co przynosi największy sukces. I to jest to związek mężczyzny i kobiety zatwierdzony prawnie i społecznie, bo to jest bardzo ważna sprawa, że małżeństwo to nie jest bycie po prostu ze sobą jakkolwiek, że jest jakiś mężczyzna, jakaś kobieta i oni są ze sobą jakkolwiek. Nie. To chodzi o to, że małżeństwo, ono ma u swojej podstawy zatwierdzenie prawne i społeczne w tym społeczeństwie, w którym się żyje. Są różne zatwierdzenia w różnych społeczeństwach, ale małżeństwem jest ten twór, który jest zatwierdzony społecznie w danej społeczności, uznany w danej społeczności i ma tam uwarunkowanie prawne. Małżeństwo jest regulowane na czterech poziomach. Jest regulowane zasadami, przekonaniami, obyczajami i postawami. To jest w ogóle małżeństwo, temat na tym jakby, on tak sobie porusza się w tej przestrzeni zrozumienia. I te zasady, przekonania, obyczaje i postawy, one wyznaczają prawa i obowiązki małżeństwa. Czyli małżeństwo jest to związek dwojga ludzi, gdzie funkcjonują prawa i obowiązki. I to jest wszystko prawnie i społecznie utwierdzone. Ja czasami słyszę, ludzie mówią, że my mamy przed Bogiem małżeństwo. W ogóle nie ma czegoś takiego jak małżeństwo przed Bogiem, bo małżeństwo, ono jest zatwierdzone prawnie i społecznie, a nie przez Boga. Bóg je wymyślił, Bóg je
stworzył w pewnym sensie. Bóg je powołał i dał je ziemi, żeby sobie na tej ziemi to małżeństwo tutaj funkcjonowało. Ale Bóg nie zajmuje się tym, aby przed Nim ktoś zawierał małżeństwa. Bo to jest, za chwilkę będę mówił, to jest temat ziemi. Rodzina, przyjaciele. Co to jest rodzina? To jest duchowe lub fizyczne zjednoczenie jakiejś grupy ludzi skupionych we wspólnym środowisku domowym, żyjących ze sobą w relacji miłości, która realizuje się poprzez pomoc wzajemną i opiekę wzajemną. To jest rodzina. To jest zjednoczenie jakiejś grupy. Pokazuję tutaj zjednoczenie. Będę o tym więcej mówił w następnych odcinkach, ale pamiętajmy, że jest to zjednoczenie. Rodzina to nie jest coś, co jest luźnym tworem. Rodzina, albo czy to jest fizyczna, czy też duchowa, jest to coś, co funkcjonuje w jakiejś formie zjednoczenia. Coś je jednoczy, coś je łączy, te punkty poszczególnych członków rodziny. Rodzina też jest skupiona we wspólnym środowisku domowym, czyli rodzina to nie jest coś, co jest enigmatyczne i gdzie nie ma jakiejś wspólnoty. Rodzina jest wspólnotowa w ogóle. Rodzina jest wspólnotowa. I teraz rodzina żyje ze sobą w relacjach miłości, która to miłość, ona się przejawia przez wzajemną pomoc i wzajemną opiekę, dbałość w ogóle. To jest w ogóle rodzina. W ogóle o takich rzeczach będę mówił, o małżeństwie, o rodzinie, o takich sprawach. I teraz małżeństwo i rodzina zostały dane ziemi, są natury ziemskiej, a nie niebiańskiej. To znaczy Bóg je wymyślił, jak już powiedziałem, Bóg je stworzył. Bóg, jak dalej powiem, później troszeczkę odzwierciedlił siebie w tej rodzinie. On odbił siebie w małżeństwie, odbił siebie w rodzinie, ale jest to dane ziemi. Ziemi. Rozumiecie, przyjaciele? Ja przeczytam może fragment, co przygotowałem, żeby wam pokazać. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, od 29 do 30. A Jezus odpowiadając, rzekł im: błądzicie, nie znając pism ani mocy Bożej, albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jako aniołowie w niebie. Saduceusze przyszli do Jezusa i tam zadawali mu takie dziwne zagadki na temat tego, że była jakaś kobieta i miała wielu mężów i teraz wszyscy umarli i teraz jak ona umrze, to czyją żoną ona tam będzie w tym niebie i tak dalej. Więc Jezus im to szybko rozwiązał. Pokazał, że małżeństwo, też rodzina dalej, to nie jest natury niebiańskiej. Ona pochodzi stamtąd. To tak jak ty coś masz i ty to przekażesz komuś, to coś zostało stworzone przez ciebie, pochodzi od ciebie, ale zostało dane komuś. Ten ktoś sobie z tym coś robi już we własnym środowisku. Dlatego też małżeństwo, ono w oczach Boga jest jednym z wielu elementów, w których On siebie przejawia tutaj. Z drugiej strony jest ono absolutnie dane ludziom do użytku. Ja mówię, ja cię gwoli wstępu o tym wszystkim mówię, dlatego tak bardzo skrótowo to opowiadam. Następną rzeczą to jest to, że w małżeństwie i rodzinie przejawia się Bóg i Boży porządek rzeczy. W liście do Rzymian 1:20
mamy napisaną taką rzecz, list do Rzymian 1:20. Bo niewidzialna Jego istota to jest wiekoista Jego moc i bóstwo mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, takież nic nie mają na swoją obronę. I w ogóle w małżeństwie i w rodzinie przejawia się Bóg i Boży porządek rzeczy. I bez względu na to, czy są to małżeństwa, bo o tym też będę mówił, bo to jest w ogóle bardzo ciekawy temat małżeństw poza Bogiem, małżeństw ludzi, którzy nie są z Bogiem, małżeństwa ludzi, którzy są z Bogiem. Cię wszystko nazywa małżeństwo, natomiast też tak naprawdę to wszystko to trochę inaczej wygląda. To trochę inaczej wygląda, niż nam się wydaje. Jak powiedziałem, małżeństwo zostało dane ludziom ziemi, ziemskim ludziom. I nawet jeśli ludzie są nienawróceni, to w tych, jakby cała symbolika małżeństwa, ona prezentuje serce Boga, czyli po prostu są dwie osoby, one się znajdują, kochają, mają dzieci. W tym wszystkim widzimy to, co od założenia świata Bóg tej ludzkości tutaj próbuje przekazać o sobie. Natomiast to, że oni są nienawróceni, ci ludzie, to już skreśla ich jakby z takiego miejsca, że to ich małżeństwo ma coś wspólnego z Bogiem, bo skoro oni nie mają nic wspólnego z Bogiem, to małżeństwo też nie ma nic wspólnego z Bogiem. Ono jest dane, wymyślone przez Boga, ale z uwagi na to, że oni nie są narodzeni z Bożego Ducha, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. U wierzących ludzi jest troszkę inaczej, bo ponieważ oni są narodzeni z Bożego Ducha, to co robią razem ma znaczenie dla Boga. Ale również przez cały czas to małżeństwo również tych nawróconych ludzi, odrodzonych z Bożego Ducha, jest też dane ziemi. Czyli tak naprawdę nie jest niczym szczególnym, nie jest żadnym sakramentem. Prawda? Bo zrobiono sakrament małżeństwa, tam rzucono różne tematy, o których ja będę w dalszych odcinkach opowiadał, o tym, co tam z tym małżeństwem religia porobiła. Ale czy to jest to małżeństwo tak zwane w świecie, czy tak zwane małżeństwo w duchowej rzeczywistości, w Bogu, w Królestwie Bożym, w taki sposób, to wszędzie tam się przejawia Bóg i Boży porządek rzeczy, czyli to jest ten obraz, to jest jakiś obraz, prawda? Jest jakiś obraz tej miłości wzajemnej. I trzecia rzecz, o której chcę tutaj też wspomnieć w gwoli wstępu, to jest to, że małżeństwo i rodzina są tylko wtedy sensowne, i właśnie tutaj nawiązuję, gdy są zbudowane i prowadzone na Bożych zasadach. Czyli znowu tutaj idziemy krok dalej i będziemy mówić w ogóle o małżeństwach wśród wierzących ludzi, bo te małżeństwa wśród niewierzących to nas w ogóle nie obchodzą. Oczywiście będziemy poruszać tematy tak zwanych małżeństw mieszanych, ale przede wszystkim my się tutaj skupiamy, kochani, na małżeństwach i rodzinach w Królestwie Bożym. Czyli tam, gdzie są ludzie narodzeni z Bożego Ducha, bo nas nie obchodzi to, co się dzieje w małżeństwach tego świata, bo one, czy one są, czy ich nie ma, to nic nie znaczy. No jak są, no to są tą informacją Bożą, że tak właśnie jest, że jest ta miłość. No jak ich nie ma, to nie ma. Wiecie, póki się człowiek nie narodzi z Bożego Ducha, to jakby symbolika Boża, przejawy Boże, one nie mają tutaj większego wpływu. Wiecie, to jest pierwsza rzecz, to jest narodzenie z Bożego Ducha i dopiero później te inne rzeczy. No ale
zgodnie z tym, co list do Rzymian 1:20 nam pokazuje, że Bóg się przejawia we wszystkim. On pokazuje swoją tożsamość w drzewach, w zwierzętach, również właśnie w małżeństwach. I czy to są ludzie zbawieni, czy nie, inaczej, czy to są ludzie odrodzeni z Bożego Ducha, czy nie, to nie ma znaczenia. Więc my, jak my skupiamy się na małżeństwach i rodzinach w Bożym Królestwie, nie tam w świecie, tam nas nie obchodzi. Więc małżeństwo i rodzina są tylko wtedy sensowne, gdy są zbudowane i prowadzone na Bożych zasadach. No i czwarta rzecz gwoli wstępu to jest to, że zarówno małżeństwo, jak i rodzina, one winny istnieć tylko wtedy, kiedy człowiek przyjmuje od Boga to w formie objawienia. Teraz będę o tym mówił, że to Bóg jest swatem, że to Bóg inspiruje do wszystkiego, że to też nie jest tak, że nawet, że jesteśmy narodzeni z Bożego Ducha i teraz wszyscy mamy mieć tych mężów, żony i rodziny. Niekoniecznie wszyscy. Są ludzie, którzy nie chcą mieć rodzin, nie chcą mieć mężów, nie chcą mieć żon i okej. Mają do tego pełne prawo, bo oni nie mają, nie przyjęli objawienia, nie mają pragnień takich. A wiemy, że pierwszym głosem Boga do człowieka to jest tak naprawdę pragnienie. Więc to jest to. I to takie cztery rzeczy gwoli wstępu. I wiecie, sobie dalej zaczniemy budować ten blok nauczań. I chciałbym, żebyśmy robili to tak bardzo, bardzo logicznie. Żeby to każdy kolejny odcinek, żeby się zaczynał poprzednim i był, a jego zakończenie było wstępem do następnego. I też kiedy będziecie słuchać tego, kiedy będziecie się uczyć, to nie wyrywajcie jednego odcinka sobie i nie na nim się nie skupiajcie, bo to ciekawe, bo teraz na przykład o tym tam Ceroński mówi, czy o czymś innym. Nie. Idźmy systematycznie, cyklicznie. Prawda? Niech to się nam po prostu układa w jedną całość, bo to jest mega ważna rzecz. Będę mówił również na temat, w ogóle zrobimy cały, wszystko co jest możliwe w temacie małżeństwa i rodziny, a więc temat wyboru męża, żony, temat narzeczeństwa, poruszymy tematy rozwodów, ponownych małżeństw, wychowania dzieci, wiele różnych aspektów wpływu wzajemnego. A wy to sobie po prostu z Bogiem układajcie już. I niech to służy po prostu. Pomódlmy się. Oczy, ja modlę się o każdego człowieka, który słucha tego, o czym mówiłem teraz i zamierza słuchać kolejnych nauczeń na temat małżeństwa i rodziny. Oczywiście ja modlę się o to, aby ten cykl, on był cyklem zmiany. Niech następują zmiany w ludzkich umysłach. Niech dusze ludzkie zmieniają się w wyniku tych nauczeń. Niech przychodzi sukces, Duchu Święty. Ty, który jesteś wielkim Bogiem, ja wywyższam się nad każdym człowiekiem, który decyduje się, aby przyjmować to słowo, które będzie w tym cyklu nauczania, jako Twoje słowo. W imieniu Jezusa. Amen.